Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan, Bóg, da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo Pańskie. Odkrywamy w sobie potrzebę, daj Boże, odkrywamy relacji, więzi, nie byle jakich, nie pierdołowatych, ale takich, które karmią, które naprawdę żywią. Przy tym spotykamy też wiele trudności, napotykamy na konkretne bariery, barykady. Czasem to inni je stawiają, czasem my sami. A dzisiaj chciałbym zostawić w Tobie taki impuls, pragnienie, inspirację do tego, że po prostu warto te relacje budować, ich się uczyć. I parę myśli, o czym warto pamiętać, żeby te relacje dobrze budować. Oczywiście to, co powiem, to nie jest mówione przez Alfę i Omegę. To jest tylko mój patent na relacje, mój zbiór, taki mały zbiór różnych patentów na relacje. Ale tak naprawdę, kochani, każdy z nas relacji się musi uczyć sam. Dobre relacje nie przychodzą same z siebie, nie spadają z nieba jak deszcz albo cegła. One wymagają konkretnego zaangażowania, siły, inwestycji. Jeśli chcę mieć w życiu dobre relacje, to muszę w to i zainwestować. Nie ma innej rady. I na szczęście nigdy nie jest za późno. Nawet jeśli jesteś już bardzo posunięta w latach, to relacje stoją przed tobą otworem. Nawet jeśli masz ze sobą różne traumatyczne doświadczenia, to też możesz jeszcze budować dobre relacje. Tego się uczymy. I pewnie im starsi się robimy, tym więcej wiedzy na ten temat zdobywamy, ale ważne, i to też jest cel tego słowa, żeby nie ustawać. Żeby nie zatrzymać się w jakimś zgorzknieniu i powiedzieć, że ja już nie będę wchodzić w żadne więzi. Warto to robić. To, że są więzi ważne i warto je budować, uczyć się, o tym dzisiaj mówi do mnie słowo. Pan dał nam znak, że więzi są ważne. W Księdze Izajasza, to dzisiejsze czytanie, ostatnie słowo: Pan sam da wam znak. Pan na pocznie porodzi syna, nazwie go imieniem Emanuel. Czym jest ten znak, który Bóg dał? Ano taki, że jest znakiem, który mówi o więziach. Po co Bóg się stał człowiekiem? Nie miał co robić? Na pewno miał wiele lepszych zajęć. Chciał doznać trochę rozrywki? No Jezus jako człowiek za dużo rozrywki to w życiu nie doświadczył. Nawet skończył dosyć tragicznie. Po co Bóg się stał człowiekiem? Ano po to, żeby nawiązać człowiekiem więź. Ten znak, który dał Bóg i który będziemy za tydzień celebrować, to jest znak tego, że Bóg chce być z nami w więzi. Chce być blisko.
Powiem wam szczerze, że to w ogóle jest coś, co mnie trzyma bardzo w kościele i trzyma mnie w wierze, że gdyby Bóg nie postanowił stać się człowiekiem, to ja nie wiem, czy ja bym chciał w jakikolwiek sposób się nim zajmować. Gdyby Bóg nie stał się taki na wyciągnięcie ręki, to po co? To po co się męczyć? Ten znak zaprasza mnie do tego, żeby budować z Nim, z Bogiem więź, ale też, żeby się nie bać tych więzi budować z ludźmi, którzy pojawiają się na mojej drodze. Jeszcze Ewangelia dzisiejsza. Maryja, myślę, że też była kobietą relacji i tych relacji zarówno z Józefem po zwiastowaniu, jak i z innymi ludźmi, ale też samym Bogiem musiała się uczyć. Ja, to jest może moje takie skrzywienie, może to kwestia tego, że ja dużo z młodzieżą przebywam, ale ja bardzo nie lubię takiego cukierkowego, kościółkowego patrzenia na świętych, na Maryję też. I zresztą to słowo, ono nie jest takie cukierkowe, bo Maryja nawet kiedy była tak przepełniona łaską, była pełna ducha, była wybrana, to jej też nie było łatwo. Kiedy przychodzi do niej anioł, to Maryja nie mówi, anioł z daną propozycją, nie? To nie mówi, a spoko, nie ma problemu, wszystko jasne, dawaj, niech Bóg robi to, co ma robić. Tylko zanim Maryja dochodzi do pewnej zgody, to pojawiają się w niej określone trudności, lęki i pytania. Dlatego anioł, kiedy się u niej pojawia, mówi do niej, nie bój się. Maryja po ludzku się boi, bo nagle zaczyna się dziać coś, czego nie rozumie, tak samo jak my się boimy, kiedy wchodzimy w jakieś relacje. To jest bardzo ludzkie i bardzo Boże bać się, mieć w sercu obawy. Dalej Maryja się zmieszała. To nie było takie zmieszanie, że przyszedł anioł, a Maryja, a przestań, oj tam. Tylko w Grece to słowo dosłownie oznacza takie doświadczenie jak wzburzone morze, że Maryję to tak walnęło, już mówiąc wprost, tak walnęło, że w jej wnętrzu wszystko się przewróciło do góry nogami. No nie ma co się dziwić, jak do ciebie by przyszedł anioł z taką propozycją, no to myślę, że nie jedno by się zmieszało tu i ówdzie. Mimo że Maryja ma w sobie pewne obawy, ma pewne pytania, jak to się stanie, skoro nie znam męża, jak to się stanie bez udziału faceta niby, to jednak ona pozwala sobie na to, żeby budować dalej relacje z Bogiem, nawet jeśli dzieje się coś, czego totalnie nie rozumie. Dla mnie Maryja jest pewną inspiracją w budowaniu relacji z samym Bogiem, ale też i z ludźmi. I te moje patenty na relacje, one też gdzieś wynikają z takiego, no powiedzmy to szumnie, maryjnego patrzenia na nasze relacje. Relacji się będziemy ciągle uczyć i dobrze jest sobie też szukać takiego własnego sposobu. Bo to, co ja tobie teraz zostawię, to jest moje. I to może kompletnie nie pasować do ciebie. I może w ogóle nic z tych rekolekcji do ciebie nie pasuje i też spoko. Ale zachęcam, żeby samemu szukać ciągle jakichś nowych sposobów albo głębszych sposobów budowania więzi z ludźmi, którzy już są w twoim życiu albo jeszcze się pojawią. Wiecie, żeby szukać, żeby kombinować, żeby próbować. Jak ci się już małżeństwo twoje nudzi, to nie szukaj nowego modelu, tylko rozpal ten ogień na nowo. Dorzuć do pieca. Co? Nie wiem, nie znam się. Poszukaj, pomyśl. Jak ci relacja z przyjacielem już nie daje tego, co kiedyś, to może trzeba te relacje przegadać, obgadać, może trzeba coś zmienić, no nie wiem. Trzeba szukać ciągle nowych sposobów na rozbudzanie relacji. Dla mnie w budowaniu relacji z ludźmi jest wiele ważnych aspektów, spraw. A pierwsza rzecz to tak naprawdę nie jest nawet związana do końca z ludźmi. Bo po pierwsze uważam, że żeby mieć dobre relacje w życiu, to trzeba mieć dobre relacje z sobą samym. Jeszcze mi się nie udało spotkać człowieka, który miałby głębokie, bliskie, czułe, pełne troski więzi z innymi ludźmi, kiedy na siebie patrzy jak na jedno wielkie chodzące badziewie. Jeśli ja siebie sam nie lubię, patrząc w lustro, mam ochotę to lustro rozbić. Jeśli nie lubię siebie, nie będę w stanie w pełni otworzyć się na ludzi, którzy pojawią się w moim życiu. Jakie jest największe przykazanie, które Jezus zostawił? Nie jedz mięsa w piąteczek, nie chodź do kościoła,
Tylko największe przykazanie pierwsze, o którym w ogóle zapominamy i traktujemy jak ostatnie, jest to: kochaj Boga, bliźniego, jak siebie samego. Jeśli my nie zaczniemy od tego przykazania, od tyłu tego przykazania, to nam relacje nie będą wychodzić. Jeśli kocham siebie mądrze, nie chodzi o to, żeby być chodzącym egoistą, ale jeśli kocham siebie, jestem dla siebie dobry, lubię siebie, to mi będzie łatwiej otwierać się na innych. A jeśli siebie nienawidzę, to tą nienawiścią będę karmił innych. Dlatego często dobre relacje przychodzą w naszym życiu dopiero wtedy, kiedy ogarnę własny bajzel. Ale ja sam. Kiedy ja zajmę się moim sercem najpierw. Nie ktoś inny, ale ja sam. Własny bajzel. Sydney Harris powiedziała: zaskakujące jest, jak wiele ludzi idzie przez życie, nie uświadamiając sobie, że ich uczucia względem innych ludzi są w dużej mierze determinowane przez uczucia wobec samego siebie. A jeśli nie czujesz się komfortowo ze sobą, nie możesz czuć się komfortowo z innymi. Jak siebie nienawidzisz, to będziesz nienawidził też innych. Więc może to jest taki jeden pierwszy konkret. Chcesz mieć dobre relacje? Ogarnij twoje podwórko, ogarnij twoje serce. Ja mam za sobą już 3 psychoterapie, 2 indywidualne, 1 grupową w formie psychodramy. I powiem wam, że z jednej strony to był bardzo trudny czas w życiu, ale z drugiej strony świetny. Polecam każdemu. Nie musisz być jakoś mocno pokręcony, żeby iść na terapię. Dla samorozwoju też warto. Ale mi terapia, to co dała, między innymi, bo dała mi wiele, ciągle z tego korzystam, dała mi to, że ja zacząłem, przynajmniej zacząłem się uczyć tego, żeby siebie lubić. Tego mnie terapia nauczyła. Że ten człowiek, na którego patrzę, na gębę którego codziennie patrzę, wcale nie jest taki zły. Fajnie byłoby go polubić. I dzięki temu naprawdę chciałem wtedy otworzyć się na innych. I to jest pierwsze. Zajmij się swoim sercem. Druga rzecz. Jeśli już wchodzę w jakieś więzi, to dobrą decyzją, dobrą postawą byłoby to, żeby przestać się kryć ze swoim sercem. Po prostu się otworzyć. Henry Nguyen pisze: rzeczywiście potrzebujemy siebie nawzajem i jesteśmy w stanie dawać sobie więcej, niż to sobie uświadamiamy. Zbyt długo byliśmy obciążeni lękiem i poczuciem winy i zbyt długo odmawialiśmy sobie nawzajem uczucia i bliskości, którego słusznie pragniemy. Choćbyś nie wiem, jak bardzo chciał być kochany w życiu i nawet być może sobie to bardzo mocno uświadomił, to jeśli nie będzie w twoim sercu decyzji na to, żeby się otworzyć, to nic się nie zadzieje. My tak często na własne życzenie jesteśmy bardzo nieszczęśliwi. Chcielibyśmy, żeby nas ktoś przytulił, otworzył do nas swoje ramiona, a my stoimy pod ścianą z założonymi rękami i nawet wystarczy na nas spojrzeć, to już człowiek nawet nie ma ochoty podchodzić, ktoś inny. Chodzi o to, żeby podjąć ryzyko otwarcia się. Ksiądz Kaczkowski powiedział, żeby szukać bliskości nawet za cenę zranień. Oczywiście, że cię ludzie złamią, oczywiście, że cię ludzie wykorzystają, oczywiście, że cię ludzie zniszczą, ale nie wszyscy, niektórzy tak. Ale jeśli pomimo różnych ran nie zdecydujesz się otworzyć jeszcze raz, nie przejdzie miłość, no bo jak ma przyjść? Warto się otworzyć, warto pokazać siebie prawdziwego, bo to doświadczenie jest wstępem do głębokiej więzi. Carl Rogers, jeden z wybitniejszych psychologów ubiegłego wieku, powiedział: kiedy osoba zda sobie sprawę, że została dogłębnie usłyszana, jej oczy wilgotnieją. Myślę, że w pewnym prawdziwym znaczeniu tych słów płacze ona z radości. To jest tak, jakby mówiła: dziękuję Boże, ktoś mnie usłyszał, ktoś wie, jak to jest być mną. Dzięki temu, że się otworzę, to w końcu będę mógł powiedzieć: ktoś wie, jak to jest być mną. Ktoś wie, jak to jest chodzić w moich butach. Ktoś wie,
jak to jest się czuć, tak jak ja się czuję, ale nie dokona się to, jak się nie otworzę. Nikt się nie domyśli. Panowie, facet się nie domyśli. Odwrotnie często też. Trzeba otworzyć serducho. Kolejna dla mnie istotnie ważna rzecz to to, żeby w relacji po prostu wciąż pozostawać sobą i nie oczekiwać, że ta druga strona będzie tańczyć tak, jak jej zagram. Relacje nam nie wychodzą, bo my oczekujemy, że ta druga osoba stanie się po prostu kimś takim jak ja. Jak bardzo się można na tym przejechać? Kryzysy małżeństwa też czasem dlatego się pojawiają, bo oczekujemy, że ta druga strona będzie nagle myśleć, czuć, pragnąć, wyobrażać sobie życie tak jak ja. O, jak bardzo się można na tym zawieść, nie? Ja bardzo lubię wchodzić w różne znajomości z ludźmi, którzy dla przykładu są totalnie z innej bajki niż Kościół, którzy Kościoła nienawidzą, nie cierpią, którzy nie lubią księży, często w ogóle słusznie i niektórym się nawet nie dziwię. Bardzo lubię gadać z ludźmi innych orientacji, dziwnych czasem. Ludzi, którzy mają totalnie inny sposób myślenia niż ja. Coś, czego się uczę, to to, że ja nie muszę ich w ogóle zmieniać. Bo po co? Jakie ja mam prawo, żeby kogokolwiek zmieniać? Jeśli w relacji pozwolę na to, żeby ktoś pozostał sobą, to wtedy wchodzimy na głębiny. To wtedy ściągamy z siebie jakiś taki przymus, że ja muszę tę osobę zmienić. Virginia Satir powiedziała, takie wyznanie wręcz o relacji, chcecie kochać bez ucisków, doceniać bez osądzania, dołączyć do ciebie bez napierania, zaprosić cię bez żądania, zostawiać bez winy, wyrażać ocenę bez obwiniania i pomagać ci bez obrazy. Jeśli mogę mieć to samo od ciebie, wtedy możemy prawdziwie się spotkać i wzbogacać siebie nawzajem. Nie oceniać, nie oczekiwać, że ten ktoś będzie mną, bo to się nie da. Choćbym był nawet najlepszym człowiekiem na świecie, to się nie da. W relacji ja zostaję ja, ty zostajesz ty. Trzecie, dopuścić osobę, z którą chcę stworzyć głębszą więź, do krainy moich emocji. To już brzmi tak bardzo coachowo i tanio psychologicznie, ale chodzi o to, żeby zrobić coś, czego się tak bardzo często wstydzimy. Dopuścić kogoś do tego całego świata przeżywania różnych poruszeń, które w sobie nosimy. Nie chodzić ciągle z kamienną twarzą, nie udawać, że wszystko jest świetnie. Zaprosić kogoś do uczuć, pokazać te uczucia, wysłuchać uczucia drugiej strony. My faceci mamy duży z tym problem, żeby pokazywać swoją emocjonalność. Często nam wychodzi łatwo ze złością, ale z innymi uczuciami to już trudno, ale wiecie, jak to jest bardzo ożywiające, kiedy pokażesz drugiej osobie na przykład to, że jest ci cholernie smutno. Może nie rozumiesz dlaczego i ta druga osoba nie będzie rozumieć dlaczego, ale po prostu to pokażesz. Ostatnio pytałem moich studentów, a szczególnie studentki na spotkaniu naszej wspólnoty studenckiej, czego oczekują od facetów. Wszystkie powiedziały jednym głosem, że oczekują tego, że faceci będą ich słuchać, ale nie zawsze rozumieć. Tego nie potrzebują. Tylko, że kobieta potrzebuje być wysłuchana, że jak ma problem, to nie, że facet jej teraz da 10 rozwiązań, tylko wysłucha. Te wszystkie emocje, myśli, problemy, które nosi. I to wystarczy. Nie wiem, czy to moi chłopacy z duszpasterstwa zrozumieli, ale jakoś mi to zapadło w pamięć. Jak dopuszczę kogoś do krainy moich emocji, wtedy wypływam na głębie. Czwarta rzecz, a jeszcze wrócę do tego. O tym też mówił Nguyen i tutaj też jedna myśl z jego książki. Kiedy zadamy sobie szczere pytanie o to, którzy ludzie w naszym życiu byli dla nas najważniejsi, okaże się, że to ci, którzy zamiast dawać dobre rady, podsuwać rozwiązania czy metody uzdrawiania, zdecydowali się raczej towarzyszyć nam w bólu i koić go swoją łagodną i czułą obecnością. Przyjaciel, który w chwili rozpaczy i zamętu potrafi trwać przy nas w ciszy, pozostawać z nami w godzinie żalu i żałoby, umie znieść niemoc, niemożność uleczenia i uzdrowienia,
oraz stawić czoło naszej bezradności, jest przyjacielem, który się troszczy prawdziwie. Pokazać i przyjąć emocje. Czwarta rzecz dla mnie, której się ciągle uczę, to pokazywać swoją słabość. Chcesz mieć głębokie relacje, to pokazuj to, że jesteś słaby. Nie pokazuj zawsze, że jesteś taki geroj, taki po prostu siłacz, taka sportsmenka, że wszystko potrafisz, że wszystko jest dla ciebie jasne, że sobie ze wszystkim radzisz, że radzisz sobie z dziećmi, z pracą. Nie, pokaż swoją słabość. Dla mnie bardzo wyzwalające było to, jak nieraz wobec różnych znajomych czy przyjaciół, na przykład przyznawałem się do tego, mam kryzys kapłaństwa, mam ochotę rzucić to w cholerę, już to zostawić i w ogóle zostawić ten kościół i nie wracać. Czasem tak mam. I pewnie jeszcze wiele razy będę miał. I to było dla mnie bardzo oczyszczające, kiedy staję wręcz nagi przed kimś i mówię, że tak, a nie inaczej mam. Zrzucam sutannę, w sensie przed tą osobą, już przestaję być w roli duszpasterza, kapłana, tylko mówię, ja sobie nie radzę, nie potrafię, mam dość, szlak mnie trafia, mam dość. Bardzo to buduje więź, kiedy pokażę, że jestem słaby. I buduje to więź dlatego, że ta druga osoba też jest słaba. A jak się nawzajem wymienimy słabościami, to wtedy dzieje się cud, dzieje się uzdrowienie. No i piąta rzecz, bardzo ważna, choć wymagająca już też konkretnego treningu, to po prostu słuchać. Słuchać i być. I znowu Nuwen. Troska oznacza przede wszystkim wzajemną obecność. Z własnego doświadczenia wiesz, że ci, którzy się troszczą, są obecni przy tobie. Gdy słuchają, to słuchają naprawdę ciebie. Kiedy mówią, to wiesz, że mówią do ciebie. Gdy zadają pytania, to wiesz, że to dla twojego dobra, a nie z myślą o sobie. Ich obecność jest uzdrawiająca, ponieważ akceptują cię takim, jakim jesteś i zachęcają do tego, abyś potraktował swoje życie poważnie i zaufał swojemu powołaniu. Takie momenty, kiedy ktoś po prostu cię słucha, przyjmuje to wszystko, co w tobie jest, buduje więź. My żyjemy w takich czasach, że uwielbiamy ciągle napitalać, ciągle gadać, zarzucać wszystkich. Ale czasem jest dobrze posłuchać i dać się posłuchać. Jeśli chciałbyś, żeby twoje relacje były głębsze, to spróbuj więcej słuchać. Spróbuj posłuchać więcej tej twojej kobiety, która już cię tak wkurza. Posłuchaj tego chłopa, którego masz ochotę wywalić z domu. Posłuchaj, co się kryje pod tym, co on do ciebie mówi. Jakie komunikaty? Nie zawsze to, co wprost ktoś mówi, mówi prawdę. Dziecko ci mówi, nienawidzę cię, jesteś głupia, głupia matka z ciebie. Tego dziecko nie mówi. Pod tym się kryje coś innego. Kryje się komunikat, mamo, nie radzę sobie, tato, potrzebuję cię. Czuję się opuszczona przez ciebie, a nie, że jesteś głupi. Słuchać i więcej być. Chciałbym zostawić cię i zakończyć tę rekolekcję z takim otwartym zaproszeniem, żeby w życiu otwierać się i szukać po prostu więzi. To one przynoszą uzdrowienie. No nic innego nas tak nie uleczy. Dlaczego psychoterapia działa? Bo się tworzy więź z terapeutą. Dlaczego kierownictwo duchowe z mądrym księdzem działa? Nie dlatego, że szachermacher na tobą zrobi, pomacha łapkami i nagle coś odejdzie. Tylko dlatego, że tworzysz więź. Dlaczego bycie na Eucharystii, mądra spowiedź, bycie na adoracji działa? Bo to jest więź. I w tej więzi dzieje się uzdrowienie. Antoni Kępiński powiedział, że im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęku, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie. Ja myślę, że czymś takim, co nas najbardziej scala, są właśnie relacje. Zaryzykuj. Próbuj. Nie jesteś na to za stara. Nie jest za późno. Póki dychasz jeszcze, łazisz po tym łespadole, to jeszcze masz czas.
Zaryzykujcie. No i tyle. I mam nadzieję, że te kilkudniowe inspiracje otwierają Twoje serce na to, żeby jeszcze raz spróbować. O to mi w tym wszystkim chodziło. Amen.